O Boże, ale oni są wszyscy toksik do siebie. To były najlepsze psiapsi jeszcze odcinek temu. Czemu ona wszystko robi problem straszny? Na każdym odcinku Hell's Kitchen jest test czegoś do jedzenia, a jako że jest przedostatni odcinek, to chciałbym też podnieść trochę stawkę. Bardzo dużo w programie gada się o tatarach, także zdecydowałem się zademonstrować tatar. Zamawiany tatarek wygląda tak, że po prostu pakują go w takie przedziałki. Ile zapłaciłem za tatar? Bardzo dużo. 48 zł. Tak to wygląda na talerzu. To jest duży talerz. Tak to wygląda, ta rukola się przylepiła. Nie wygląda jakoś turbo apetycznie, co w tej cenie mimo wszystko bym zakładał, ale okej, dostawa. Szczególnie niczym się nie wyróżnia. Bardzo delikatny smak. Czy warto płacić 48 zł za tatara w dostawie? Nie bierzcie sobie tatara w dostawie, bo sobie zrobicie krzywdę. Jesteśmy już, oglądamy już, wy też oglądacie przedostatni odcinek. Nie wiem, co mówiłem, lecimy! Jest noc po odejściu Adama. W apartamencie uczestników tuż obok piekielnej kuchni Kasia nie może pogodzić się z tym, że Sylwia nominowała ją do opuszczenia programu. Tobie i tak to nie zaszkodzi, więc będziesz druga. Kaśka, masz chciała o tym pogadać, to mi powiedz. Nie mamy o czym, Sylwia. Katarzyna nie przepuści mi tak łatwo tego, że ją nominowałam. Zostałyśmy we dwie, nie mam ochoty się żreć. Ale jak będziesz mnie atakować, to też sobie na to nie pozwolę. Solidarność jajników jest tylko wtedy, jak Sylwia czegoś ode mnie chce albo w czymś jej nie pomogę. W którym momencie ja ciebie atakuję? Teraz chociażby. Wtedy jest taka solidarność, największa. To jest niesamowita historia. Kilka odcinków absolutnej wojny z innymi, obgadywania wszystkich, obijania wszystkim tyłków, tylko po to, żeby podsumować to tym, że wszyscy odpadli, nie ma na kogo narzekać, więc zaczynają siebie nawzajem wygryzać. Krza, największa przyjaciółka. Ale co mam sobie powiedzieć, Sylwia, dobrze, no dziękuję nie, ci, że mnie nominowałaś, wiesz? Mi coś powiedzieć. Jeżeli będzie tak miała okazję, audio? To odegra się podwójnie. Jestem tego pewna. Mi to nie zaszkodziło, mi tak jak powiedziałaś. Ja też będę tak robić, że tobie to nie zaszkodzi. No co tu wyjaśnię, przecież to jest gra. Przecież się nie będę gniewać, ja też ją mam zamiar nominować. Gdzie nas mija noc i nad Warszawą wstaje kolejny dzień. Szef Amaro przygotował dla półfinalistów pobudkę inną niż wszystkie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Przyniosłam śniadanko. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć dziewczyny. Cześć. Śniadanie przyszło. Ogromne zaskoczenie, że nie było głośnej muzyki, że nie było cyganów, że nie było jakiejś musztry. Cześć. Jak trzeba być horny, żeby cię fascynowało, że jakaś obca osoba ci wchodzi do pokoju? Znaczy oni są odizolowani, tak? Przez jakieś półtora miesiąca, może dlatego. Ale aż dziwnie mocno chodzi są. Panie było ubrane dość skąpo. Wydawało mi się, że dopiero co wstały ze swoich łóżek. No, takie pobudki te lubię. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz dostałam śniadanie do łóżka. Mężu, obcy facet zamiast ciebie przynosi mi tak pyszne śniadanie do łóżka. Młodzi, tacy wyrzeźbieni. Nie to co Arkadiusz. Arkadiusz oniemiał. Pierwszy raz zobaczył chyba ładną kobietę rano obok siebie. No brudetka zdecydowanie najlepsza. Im jesteśmy dalej, tym te pobudki są coraz bardziej przyjemne i nie mam pojęcia, co może nas czekać w kolejnym odcinku. Panowie, ja zapraszam częściej. To nie koniec porannych niespodzianek. Uczestnicy... Trochę toxic energia była z tym Arkadiuszem, że ładni, nie to co Arkadiusz. On to pewnie słyszy, on ogląda ten program. Trafiają w wyjątkowe miejsce. Jakie nowe zadanie przygotował dla nich szef Modest Amaro? Ale słońce. Ale no ale pogoda zajebista. Arkadiusz, co tu będzie? W samochodzie? O co chodzi? Takie jezioro. Są łódki. Już wszyscy byliśmy pewni, że będziemy łowić jakiegoś rekina. Przy okazji cię podtopię. Byłam pewna, że czeka nas coś strasznego. Gdzie jest szef? To jest pytanie. No. Właśnie, szef gdzie za chwilę szef? Wyłoni się z, pewnie z jakiejś turbomotorówki. Pewnie i tak. I jego dwóch no. Wspaniałych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, szef. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak myślicie, co was czeka? Szef, no chyba wielkie grillowanie. Byłam pewna, że będziemy musieli zgrillować jakieś 7000 kiełbas. Nie do końca. Nie?
Jednego w piekielnej kuchni jestem pewna. Żadne przeczucie się nie spełnia. Przygotujecie street food, a piekielna kuchnia. To nie jest moje gotowanie i to nie zmienia najmocniejsza strona. Podzielicie się na dwa zespoły? No może spróbujecie sami się podzielić po prostu. Kasz? Nie. Arek z Kasią? Z kim jestem w grupie? Jak to z kim? Z Arkadiuszem. No to nawet nie jest śmieszne. No. Ja od razu wiedziałam, z kim ja chcę być. Wcześniej w aucie mówiła Katarzyna, my razem. Boże, jak to wszystko szybko się zmienia. Ja już muszę pójść z karę odpędzić. Katarzyna i Arkadiusz w jednej parze. Od razu czułam klęskę. Skoro jesteście już podzieleni i pogodzeni ze swoim losem niejako, zobaczcie, co tu mamy. Mamy grilla, mamy wspaniały food truck i polową spiżarnię. Więc zapraszam, żebyście zapoznali się ze składnikami i będziecie wybierać składniki dla drużyny przeciwnej. O, cudnie. Piotr, odsuń grilla, Darku, otwórz spiżarnię. Uczestnicy muszą teraz wybrać składniki dla swoich rywali. Kucharze będą z nich musieli przyrządzić danie typu street food. Co uczestnicy wybiorą swoim przeciwnikom? Jezu, żeby nie dać nam ozorów, Arkadiusz. Dużo piersi, powiedzmy, że ozorki dla nich, no. Nie, już nie bądźmy tacy chyba też. Dawaj im ozory. Okej. A zatem dowiedzmy się, jakie składniki wybraliście dla drużyny przeciwnej. Sylwia? Ozory, szefie. A żeby cię kiedyś taki ozor liznął. To w porządku, dziękujemy bardzo. Piersi wybieraliśmy. Więc musieliśmy im dać to, co było najgorsze. Jakbyśmy my tego... Czemu one są takie toksyczne? Czemu one od początku mają wojnę między sobą? To były najlepsze psiapsi jeszcze odcinek temu. Na początku przynajmniej ostatnio. To nie zrobili, to pewnie oni daliby nam je. A co wy wybraliście dla przeciwników? Daj im wątrobę. Wątroba jest łatwa. No ja bym dała im wątrobę. No to daj im wątrobę. Daj im wątrobę. Macie wątrobę. No nie jest to mój ulubiony składnik. Gdybyśmy dostali kaczkę, na pewno byłoby fajniej. Mam dla was jeszcze jedną niespodziankę. Zaprosiłem moich znajomych, o których podniebienie będziecie walczyć. Zapraszam. Idą znajomi? Myśleliśmy, że dostaniemy trochę więcej czasu, że ci goście do nas przyjdą choćby po pół godziny. Aha. O Jezu, ile osób? Pięknie. Dużo tych znajomych ma szef? Panika, masakra. Macie nakarmić wszystkich, którzy tutaj przyszli, zdobyć ich, zaskoczyć waszymi daniami i oczywiście zapracować na zwycięstwo. Trochę się was wszystkich boję. To ci ludzie będą was dzisiaj oceniać i oni zdecydują, która drużyna odejdzie stąd w glorii zwycięstwa. A zatem pokażcie teraz street food a la piekielna kuchnia. Czas start! Kucharze ruszają do pracy. Mają przygotować dania street food, czyli takie, które można kupić na ulicy bądź na świeżym powietrzu. W momencie, kiedy staję w sytuacji stresowej, zawsze walczę. Arkadiusz, jak ty tam wlazłeś? Nie mamy czasu, nie możemy się zebrać, goście już czekają, chcą jeść. Po prostu walczymy o życie. Można już coś zrobić? Jeszcze nic nie mamy, wie pani, wszystko jest surowe jeszcze. Za ile to będzie? Oj, ozorki to na pewno długo, długo, długo jeszcze. Ale bym chciała zjeść, żebym to nie zemdlała z głową. Oczywiście, obiecałem pani, że na początek zrobimy coś małego. Właśnie nad tym pracujemy. Zaczynam się kurczyć. To tak jak my z czasem, proszę pani. Kasia i... Ale to jest klasyk. Uniwersalne, tak? Uniwersalna rzecz. Nie mogę Alex z tego. Alex przyrządzają ozory, a co gotują Sylwia i Łukasz? Tamta drużyna robi ozorki. Wy robicie... Wątróbkę. Wątróbkę wieprzową. Dostaliśmy dzisiaj takie zadanie. Musimy skorzystać właśnie z tego produktu. To jest nasz... Zrobimy wszystko, główny składnik. Żeby był dzisiaj po prostu gwiazda. Jak się walczy, to chce się wygrać. No więc poczęstowałam gości jabłuszkiem, selerem. Proszę bardzo. Pani też. A jak najbardziej, proszę bardzo. Tak. Co się różnicie od tamtych? Jesteśmy zorganizowani, jesteśmy sympatyczni. Gotujemy lepiej. Gotujemy lepiej. Świetnie, że tu już coś można zjeść. Tam się nic nie dają jeszcze. Tak, tak, ja wiem, że my jesteśmy lepsi, nieskromnie mówiąc, tak czuję. Atmosfera jest bardzo miła, natomiast presja czasu i to, że oni naprawdę są głodni, chcą dostać już coś teraz. Miałem pełną świadomość tego, że musimy zrobić coś naprawdę bardzo smacznego. Proszę państwa, ja za 2 minuty będę miała pyszne placki, tutaj oliwszynicy u nich nie ma. Kasia próbuje zdobyć klientów plackami. Co na to Sylwia z Łukaszem? Ale któż chce jeść w taką pogodę takie tłuste, obrzydliwe placki? No kto ma ochotę na placka? Ja już jest marzę. No to jest tak, jak człowiek chce przedobrzyć.
i kombinuje. Proszę pani, za ile minut będą te placuszki? Zobana na placu. Za ile te placuszki? Ale to jest ta sama Steady Baubau od samego początku. Jedna i ta sama Steady Baubau chodzi między tymi stoiskami i wszczyna aferę. Niesamowite to jest. Czemu Steady Baubau takie są? Wiesz, mówiłam ci, że tutaj smażę. Już ci pomagam, czekaj, muszę też ogarnąć swoje. Przez jakieś pół godziny on był tam w swoim zonie, kroił, gotował tego ozora. Placki już są gotowe, tylko chciałabym je podać państwu z takim dobrym sosem krzanowo-śmietanowym. Czyli jeszcze smakiem należy się może, zapachem. Arkadiusz, smaż na dwóch patelniach, ale nie widzisz, że ja robię danie główne? Ale widzisz, że nie wyjdzie to danie główne? Ozór dla szanownych państwa idealnie pasuje. Oboje mają niewyparzone jęzory. Przepraszam najmocniej, ale to jest taki nasz... No jak ci się zachowujesz? Gości mamy. Przepraszam najmocniej. Bo proszę, bo nic z tego nie wychodzi. Chcemy kogoś wyjdzie, nakarmić, jak nie przestaniesz trajkotać nad głową. Przepraszam najmocniej. No. Naprawdę, byłam na granicy wytrzymałości. Smacznego. A pan już nie był tutaj ze 3 razy przy tym okienku? Nie. Czyli nie, co, że jest dobre? Tak? Jeszcze nie było nic do jedzenia wtedy. Co mam zrobić, jeżeli mam uczulenie na kiełki? Weź idź się odczul. To masz zrobić. To Jezu. Mogę pani zrobić bez kiełków. To może, dobra. Sylwia rusza do kontrataku. Jezu. Proszę, specjalnie dla pana. Zapraszam do nas. Okay. Państwo, my już wydajemy. Zapraszam do nas. Proszę spróbować. Chcę wygrać, więc ich po prostu zabiorę. Przepchnę tych klientów pod naszego grilla. Proszę. Chcę mnie uwieść. Jak najbardziej, jak najbardziej. To jest mój główny cel, żeby państwu smakowało. To ja wolałabym jednak być nakarmiona niż poderwana. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ponieważ Sylwii udało się podebrać klientów, Arek postanowił zmienić strategię i rezygnuje z przyrządzania ozorów. Dawaj, dawaj, idź krzyczeć, zaraz łososia dajemy. Łososia? Nie, drzwi się na mnie. Mieliśmy mieć ozorki. W końcu posłuchał, zaczęliśmy wydawać coś innego. No, Kasiu, no to kocham cię, wyjmij palec z dupy i dawaj, jak grilluj łososia już. Wydaliśmy łososia. Karkóweczka, karkóweczka z polskiej świneczki. Arkadiusz dał sobie radę cudownie. Krzyczał jak taka przekupa na targu. Śledziki, śledziki, wyborne śledziki. Daj, Arkadiusz, karkówkę jeszcze. Nie krzycz na mnie, minutka, powiedziałem 2 minutki. Jeszcze minutka. Nieważne jaki PR, ważny skuteczny. Niestety Arek zalicza poważną wpadkę. Przepraszam bardzo, ale śledź jest surowy. Jak śledź jest surowy? Niemożliwe. Proszę pokaż. Śledź surowy. Przepraszam bardzo. Nie. O tak, faktycznie. Przepraszam, moja mea culpa. Przepraszam najmocniej, już serwuję pani karkóweczkę. Przepraszam, mój błąd. Czy jedania przypadną do gustu klientom? Masz tu bułki po lewej masz bułki, bułek masz. Przepraszam najmocniej. No Areczek ma co odcinek, tak, prawda. Nie ogarniają tak jak wszystko jakoś prawie. Cieszę się bardzo, że państwu smakuje, że państwu się podoba u nas. 3, 2, 1, koniec, kończymy! Coś jest? Nic. Rzecz jest? Chodź się przytulę. Chodź, nie lubimy się? Nie, chodź. Rzecz jest, to ci jest. Czemu? Płakać się chce? Goście wypełniają ankiety, w których oceniają smak potraw i poziom obsługi u obu drużyn. Dziś to nie ocena szefa, ale zdanie klientów zadecyduje o wyniku rywalizacji. O, widziałem tę jedynkę. Spójrzmy się w oczy, spójrzmy się w oczy. Możesz się mi spojrzeć. Ale możesz się uspokoić? Już, spokojnie. Dobrze? Poszło dobrze, okej. A co się... Ale dałaś radę, dałaś radę, naprawdę dałaś radę. Na czyje dania zagłosowali klienci? Zanim szef Amaro ogłosi wyniki ankiet, postanawia sam spróbować po jednym daniu spośród wszystkich przygotowanych przez obie drużyny. Szef spróbuje sałatki przyrządzonej przez Sylwię i Łukasza oraz łososia autorstwa Kasi i Arka. O, pyszne. Czeka mnie coś pysznego. Czeka mnie przeżycie uliczne. Ja miałam wrażenie, że za chwilę się zapadnę pod ziemię. Czeka mnie coś wspaniałego tego dnia. Bardzo chciałam się gdzieś schować, żeby mnie nie było widać, z jakichś krzaczek, albo nawet wskoczyć do tego jeziora. Jestem gotowy. Co sądzicie o ich daniu? Uważamy, że grali nieuczciwie, mieli do przygotowania ozór wołowy. Tego nie widać. Nie użyliśmy swojego produktu, ale użyliśmy naszych głów. A wygraliście uczciwie? Kto daje ozór wołowy na grillowanie na 15 minut, jak to trzeba ugotować? Uczciwe? Mieliśmy wątrobę. Wykorzystaliśmy całą. Wątroba, no, wątroba się robi 4 minuty. Minuty. Mogliśmy nam wybrać coś innego. Jeśli wiemy, że nie damy rady z ozorem, bo nie jesteśmy w stanie go przygotować w tak krótkim czasie, to co, mamy w ogóle się poddać?
A ich danie? Jak wam się podoba? Szef, sałatkę można zjeść w barze sałatkowym. Każdy ma. Takiego łososia na street foodzie jeszcze nie widziałem. Oj, czyje to cudo? Mojej Sylwii, szefie. Ładne jest to jajko. Wiedziałam, żebyśmy się z ideą... Luzik to ma to. Miejskiego jedzenia na razie nie trzeba. Rozminęli. Zupełnie. Idea tam, a my tam. Zestaw turystyczny mi to przypomina. Podali szefowi jajko z grilla. Ale to jajko naprawdę ślicznie wygląda. Najlepiej połączyć je z sałatką chyba. Połączyć? Tak, wylać sałatkę, połączyć z sałatką. Okej, połączyć z sałatką. Nie wiem, jak się to podaje, ale wygląda ładnie. Jeden no. Wielki glut. A, to taki zestaw typowy do wielkiego miasta, do tramwaju. Pani będzie uprzejma podtrzymać. Albo, gdybym był w parku, mógłbym to wykorzystać, gdyby mi się udało tylko tego nie pokruszyć, jako kieliszek do przepicia może tego dania. No dobrze. A, wygląda street foodowo. Jajko z grilla, z wody. Chcieliśmy je uwędzić. A, jeszcze wędzone. Naprawdę, Łukasz. Fajnie przyrządzone jajko, jak na profesjonalnego kucharza. Gdzie wątróbka? Goście nam zjedli całą wątrobę, jaką mieliśmy dzisiaj na grillu. Na szczęście byłem wśród tych gości i dopchałem się poza kolejką i spróbowałem. Kto robił selera? Ja, szef. Nie obrałaś? Nie obrałam, szef. Nieobrany seler naczowy to faux pas. Excuse me, man. A, może po to jest to jajko. No, ma dobry humor dzisiaj. No, to jest prawda. No, jest to jakieś pomysłowe, żeby to wszystko później wyrzucić w jednej skorupce jajka. Ekologia. Szczerze, największym grzechem tego programu jest zgaslightowanie Wojciecha Modesta Amaro, żeby był niemiłym człowiekiem dla uczestników. Jakby jego bycie niemiłym polegało przez cały show tylko i wyłącznie na tym, że właśnie jest takim wujkiem podśmiechującym się ze wszystkich, to ten program by wręcz zyskał. Po co z niego robić kolejnego Gordona, jak on ewidentnie nie ma charakteru niemiłego gościa. Na pierwszym miejscu. Nasze danie kiepskie. No, ale oni też się postarali, żeby nie było lepiej. Co tutaj? Ozor z łososia. Podobny do języczka w sobie troszkę. Okej. Okay. Mieliśmy również karczek, mieliśmy sałatkę owocową, szef. Zależało mi na tym, żeby był surowy w środku. Aha. Bo lubię surowego łososia. Co jest fajnego w niedopieczonym łososiu? Co to? Kasia przygotowała sos. Szef, to jest sos jogurtowy. Jest tam jogurt, jabłko, chrzan, sól, maldon. To wszystko tu jest? To wszystko tutaj jest, szef. Okay. Chyba nie chcemy do końca tego zjeść. I podawaliśmy to jeszcze ze śledziem. A słyszałem jakąś historię o surowym śledziu. Tak, szef. Dwa śledzie wróciły, były surowe. To był tylko i wyłącznie mój błąd. Ja stałem na grillu i to moja wina. No myślacie się chyba, że ludzie, którzy przyszli tutaj, spodziewali się czegoś wyjątkowego. Czegoś, co możemy przypieczętować godłem piekielnej kuchni. A dostali kupę bałaganu. Niezbyt przemyślane koncepcje. Tu nie ma nic, pod czym mógłbym się podpisać. Ani jedna, ani druga drużyna. Można pobajerować, można nawiązać kontakt. Czemu nie? Do momentu, kiedy to, o czym mówimy, ląduje na talerzu. I wtedy nasze gadanie jest niepotrzebne. Talerz mówi sam za siebie. Czas poznać wyniki ankiet. Czyje dania zostały wyżej ocenione przez gości szefa Amaro? Mamy podliczone wszystkie głosy. I faktem jest, że więcej osób zjadło dania z czerwonej kuchni. Wydaliśmy znacznie więcej potraw niż oni. Ale lepsze oceny zebrała niebieska kuchnia. Cześć, Sylwia. Chciałaś nas pokonać ozorem? Nie wyszło. Te wasze wysiłki zostały lepiej docenione. Również przeze mnie. W związku z powyższym jesteście drużyną wygraną. Nawet miałem myśl, żeby przytulić Kaśkę, ale to tylko tak ciągnęło. Nie no, już drugi raz dzisiaj chciałem przytulić. Jak się spięła! Jezu, jak się spięła! Nagroda jest bardzo fajna. Sesja zdjęciowa do magazynu o gotowaniu. Kasia, tobie to się przyda, ja to nie wyglądam, ale... Arkadiusz na okładce jest. Chciałbym, żebyście tam ładnie wyglądali. Na zgraną, miłującą się parę. Zakochaną. Gotowaniu.
bez żadnych skarży. A czerwony zespół, przegrana drużyna. Mam nadzieję, że będziecie robić coś okropnego. Też weźmiecie udział w tej sesji. Toksik. Będziecie asystentami. Będziecie wykonywać wszystkie polecenia fotografa, Kasi i Arka. Dobrze, szefie. No nie jest tak źle, w sumie przyjemnie. Zaczynamy robić przekąski. Samo przygotowanie przekąsek to naprawdę pestka. Dla ekipy, która wygrała sesję zdjęciową. Ale myśl, dla kogo ja gotuję. Nie no. Zabieramy się do roboty. Nie wiem jeszcze, co u kolegi zrobiły. Zróbcie coś, żeby chociaż trochę godnie przy mnie wyglądał. Coś proponujesz? Nie robię. Jesteś ładna już, Arek? No w końcu coś wygrałam. Ja myślę, że tutaj będą bardzo fajnie wyglądały takie hollywoodzkie loki. Znaczy, masz wyglądać jak milion dolarów. Teraz powinnam być u fryzjera, Łukasz. U kosmetyczki. Wiem. Robiliśmy wszystko, żeby dzisiaj wygrać i widzisz, jak wyszło. Nie, Arkadiusz się maluje. Pierwszy raz byłem na make-upie, naprawdę. No, nie czułem się zbyt komfortowo, ale powiedzmy, że zaopiekowali się mną. Królewska sesja dla królewskiej pary. Nasz gość specjalny zrobi nam w pełni profesjonalną sesję zdjęciową. Jedziemy! Nagroda jest najlepsza na świecie. Pełen makijaż, profesjonalne zdjęcia z szefem na Maru. Cudownie. Więcej patelni do mnie. Dobra, jedziemy. Nigdy nie miałam, Łukasz, żadnej sesji zdjęciowej. Nigdy. Nigdy żadnej? Nigdy. A jak wygrasz, będziesz miała jak wygram, to będę sobie robić codziennie. Miesięczną terapię. No szef, będziemy razem w poczytnym czasopiśmie gastronomicznym. Fajnie. Mamy do was jeszcze jedną niespodziankę. Od dłuższego czasu jesteście odcięci całkowicie od swoich rodzin i znajomych. Dlatego damy wam możliwość zrobić sobie zdjęcie. Zdjęcie będziecie mogli wysłać swoim bliskim za pomocą super szybkiego internetu LTE. W kuchni Łukasz i Sylwia kończą przygotowywać przekąski dla zwycięzców. No, groźne miny jakieś, coś? Zdjęcie z suszefami to będzie super pamiątka. Nie mam jeszcze z nimi żadnego zdjęcia. No, jednak jaki kadr? Robić nie umiesz, ale dobrze wyglądasz. No, ładnie to o Boże, wiecie co jest najlepsze? Ja nawet nie jestem pewny, czy oni patrzą w tym momencie na zdjęcie, ale jestem pewny, że fotograf im kazał stanąć w ten sposób, znaczy operator, ten reżyser reklamy, kazał im stanąć dokładnie w tej konfiguracji w ten sposób, żeby idealnie było widać logo, jedno, drugie, napis. A dobrze wyglądasz na nich, naprawdę. Fotograf mówi mi, jak mam pozować w tę stronę, tu uśmiech, groźna mina. Daj mi różne atrybuty, marchewka, tasak, patelnia. Jest ciekawe. Zdjęcia będą zajebiste. Jejku, no w końcu. Sylwia miała taką minę. A Łukasz taką. A Ziarek? Arkadiusz? Z gwiazdą. Arku, przyniosłam coś specjalnie dla ciebie. Tak? Proszę. A co z lodem? Do wody, bo słyszałem, że nie ma Sylwia, lodu do wody. Po lód? Szampan ciepły, lodu do wody nie ma. Najsmaczniejsza przekąska, szparagi w parmeńskiej. Musimy im usługiwać, spełnić każdą zachciankę. Po prostu jesteśmy na stryknięcie palcami. Jestem ganiany do kuchni po jakiś pojemnik z lodem. Brakuje im wody, brakuje im szampana. O przystawki mają jakiś problem. Ciągle coś jest nie tak. Arku, użyjesz sobie czegoś jeszcze ode mnie? Tak, możesz posprzątać. Wyglądacie. Jak te ozory, które nam dzisiaj przydzieliliście na zadaniu. Katarzyna była naturalna. Wredota po prostu płynęła strumieniem z niej. Widzicie, jakie mamy fajne zdjęcia? Nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy, to zobaczycie w gazecie. No ale te zdjęcia... To by nie mówić, naprawdę. Nie mogę z tego, ryje mi to beret. O Boże, ale oni są wszyscy toksik do siebie. Byłeś śliczny. I am a new model. No powiem wam szczerze, że Kasi to zrobili galancie, wygląda jak milion dolarów. The new model. Kucharze wrócili do swojego apartamentu, ale dla Sylwii i Łukasza to jeszcze nie koniec kary. Proszę bardzo, Łukasz, to dla ciebie. Sylwia, proszę. Kara na sam koniec, którą przynieśli suszefowie. Geniusz. Leć, żabciu, lećmy, żabciu. Wyłaź! Rano byłam nad wodą, wieczorem jestem żabą. Ale zbieg okoliczności, co? Piona. Nie. To tylko strój. Nie przeszkadza mi, wygląda fajnie.
Ma ładne łapy. Pysk też niczego sobie. Do końca dnia, dopóki nie pójdziecie spać, macie nosić te ciuchy. To jest wasza druga część kary. To są demony zła. Miłego wieczoru wam życzymy. Dobranoc. Popatrzcie. Od żaby. Oluś, Alicja, to wasza mama. Ja nie myślałam, że kiedykolwiek wystąpię w stroju żaby. Czas na kolejną niespodziankę. O, pokażę międzynarodowej sławy, Kurt Scheller. Wow. Takie coś mi zrobili, szefie. Okej, okay. Robimy makaron, pasta. Szef Kurt Scheller uczy kucharzy samodzielnego wykonania domowego makaronu. Szef Kurt po cichutku, ale podśmiechuje się z naszych przegranych. Troszkę więcej prądzowy i wygląda jak mój pies. Bardzo ładne ciasto. Kolor ma ładny. Kurt nauczył nas, jak zrobić dobry makaron. Nie taki z torebki, co się go szybko otwiera i wrzuca. Tylko taki prawdziwy, domowy. Ile minut gotujemy spaghetti? Z pół minuty? Pół minut, tak. Sylwia, lubię gotowanie? Bardzo lubię, szefie. Gotowanie jest lepsze jak seks, he? Zdecydowanie. Good luck. Nad Warszawą mija kolejna noc i wschodzi poranne słońce. W apartamencie uczestników obudzili się wszyscy, z wyjątkiem Marka. Wszyscy po śniadaniu, naszykowani, czekamy na zastępcę szefa, a nasza księżniczka, nasz książę śpi. Sylwia, Kasia i Łukasz, oczekując na powrót do pracy w piekielnej kuchni, korzystają z czasu wolnego. Tymczasem Arek śpi w najlepsze. Słuchajcie, dwie minuty. Szybciutko. Dawaj, szybko. Dawajcie. Dawaj, Łukasz, dawaj, ogarnij się. No, idziemy, dawajcie, Kaśka. Kaśka, z życiem. Gdzie na? Dobra, nie mam czasu. Uczestnicy wychodzą z apartamentu. Nikt nie obudził śpiącego Arka. Czy to celowe zagranie Sylwii, Kasi i Łukasza? Już niedługo otworzą się drzwi piekielnej kuchni. Uczestnicy muszą przygotować restaurację do pracy. Spiżarnia piekielnej kuchni jest doskonale wyposażona we... Ta ściana kamisa była mniejsza. To cały czas rośnie, to jest niesamowite. Jestem przekonany, że to było połowy tych wymiarów. O co chodzi? Oni już gotują z samego kamisa chyba. Mieszają kamisy, jak Walter White w próbówkach. Wszelkie niezbędne produkty. Czy kucharze poradzą sobie bez śpiącego Arka? Jakiś plan? Kieruję przystawki dziewczyny Dania Główna. No i Arek miał ze mną robić startery, tak? Nieobecność Arka podczas tak ważnego półfinałowego serwisu może okazać się porażką dla wszystkich kucharzy. Straszna cisza dzisiaj, co? No nie ma Arkadiusza, także to pewnie dlatego. Arek nadal śpi w swoim łóżku, podczas gdy praca w kuchni idzie pełną parą. Czy Sylwia, Kasia i Łukasz zdołają przygotować kuchnię do sprawnej obsługi gości? Hello, Arkadiusz! Wstawaj! Niestety do piekielnej kuchni wraca szef Modest Amaro. Dzień dobry. Zapraszam wszystkich na czerwoną. Dzień dobry. Arka, zawołaj. Nie może. Gdzie jest Arek? Śpi, szefie. Słucham? Śpi. Nikogo to nie zaniepokoiło? Niepokoi nas wiele rzeczy, które robi Arek, także... Jesteście zespołem. Nie próbowaliście go obudzić? Osłabił was. Chcecie we trójkę pociągnąć serwis? Potrzebujemy go, potrzebujemy czwartego. Za pół godziny mamy gości, pracujcie dalej. Tak, szef. No daleko nie mają. No do Arkadiuszu zawsze domku. Można polegać się. Chłopak wyspał jak nigdy. Ja może szefa Maro postanawia osobiście obudzić śpiącego Arka. Arek! Jak to, co się stało? Za pół godziny kuchnię otwieramy. Co ty myślisz, że przyszedłeś sobie tu pospać? Za śledzia by przeszedł, ale kurde, za to, co zrobił teraz, że poszedł spać przed otwarciem restauracji, co robią chyba raz na tydzień, trochę przypał. Szczerze, nie widzę już szansy na to, że przeżyje ten odcinek. Nie, szef. Czy ty w ogóle używasz głowy do myślenia czasami? Tak, szef.
Wiesz, co dzisiaj się dzieje? Tak, szef. Co się dzieje? Najważniejsze. Jaki najważniejszy dla ciebie, jak ty śpisz? Cały zespół na ciebie. Masz 5 minut i widzę cię w kuchni, przebranego. Tak, szef. Dzięki, ekipa. Przez to mieliście więcej roboty. Szef się wkurzył. Arek wraca do piekielnej kuchni. Dobry. Dzięki za pomódkę, panowie. Uważam, że jest to nieczyste zagranie wobec mnie i bardzo mi się to nie podoba. Arkadiusz, zajmuje się twoim groszkiem, wiesz? Nie ma za co. Musiałem za cię zrobić to i to. To czemu mnie nie obudziłaś? Z życiem. Mało czasu mamy. Niestety ze względu na brak Arka kucharze nie przygotowali odpowiednio kuchni do otwarcia. Czy wpłynie to na przebieg dzisiejszego serwisu? Zapraszam wszystkich na czerwoną. Raz. No, Reczek odpada dzisiaj. Zapytać, co się dzisiaj wydarzyło? Przecież nie może być tak, że gotujemy ostatni serwis przed finałem i nie traktujecie się po partnersku jako zespół. No. Trzeba przegrać, ale w uczciwej walce też. Ile tygodni mówię o tym, że najważniejsze dla nas jest gość. A to też jest dobrze powiedziane, że powinni razem się naszykować, jak najszybciej jedzenia, się pilnować. Pomaganie sobie, zostawienie wszystkich problemów w domu. Nie potrafisz zaplanować swojego czasu. Bo non stop się bombardują. Wartości, co jest najważniejsze? Trzeba go było wywlec na siłę z tego łóżka. Ja nie jestem tutaj po to, żeby budzić Arkadiusza, nie jestem jego kamerdynerem. Wszyscy wstaliśmy, on też powinien wstać. O Jezus Maria. Ale jak to umniejsza? Mogłaś go oblać szklanką wody, jak już chciałeś zrobić hamówę. Czemu ona wszystko robi problem straszny? Wszyscy byliśmy przygotowani do wyjścia. Śpiąca królewna. Nie. Ciekaw jestem, jak jesteście w takim razie przygotowani do serwisu. Na jakim etapie jesteśmy? Wiesz? Brakuje nam pewnie do końca przystawek. Czego brakuje? Przygotowania przystawek do końca. Macie dania główne i nie mamy przystawek? To jest półfinał piekielnej kuchni. 100 tysięcy na stole. Prestiż, praca. Cała masa gości czeka za drzwiami. A wy myślicie, że jakoś będzie. Miał być coraz lepiej, a nie coraz gorzej. Za chwilę otwieramy piekielną kuchnię. Wszystkie złe emocje do kosza. Tak, szef. Walczymy do upadłego. Max, wszystko, co macie. Win. Wszystko, co macie. Słyszycie? Tak, szef. Paweł, czy wszystko przygotowane? Tak, szef, jak zawsze. Jak zawsze, pora otworzyć drzwi piekielnej kuchni. Witam państwa serdecznie, zapraszamy. Witamy. Już po raz dziewiąty otworzyły się drzwi legendarnej restauracji Hell's Kitchen. Dzisiejszego wieczoru ze względu na półfinał programu zainteresowanie gości jest ogromne i wszystkie miejsca są zarezerwowane. Goście wybierają dania z menu osobiście skomponowanego przez szefa Modesta Amaro. O, i tutaj jest tatar, no są nie? Są to wyjątkowe potrawy oparte na tradycyjnych polskich składnikach. Gwiazdka Michelin została zdobyta dzięki polskim produktom przez polskiego szefa kuchni na polskiej ziemi. Uczestników piekielnej kuchni chcę nauczyć szacunku do polskich produktów i polskich przepisów. Goście składają pierwsze zamówienia. I cumber, dobrze? Zamówienia trafiają do szefa Modesta Amaro. Szefie, pierwsze zamówienia. Bardzo proszę, stolik numer 5, stolik numer 2 okay. I stolik numer 7. Wszyscy do mnie, pierwsze zamówienie. Wędzony węgorz, kwaśnica, pierogi, później comber dwa razy i perliczka. Drugie zamówienie. Kwaśnica, wołowina, węgorz, pierogi, później comber trzy razy i perliczka. I ostatnie zamówienie. Pierogi dwa razy, perliczka i comber. Kolejni goście wybierają dania z karty Hell's Kitchen. Do szefa trafiają nowe zamówienia. Stolik numer 19, bardzo proszę. Stolik numer 6. I stolik numer 9. Dziękuję bardzo. Na serwisie było hardkorowo. Nowe zamówienie. Najtrudniejsze dla mnie jest, jak szef wywołuje na przykład 16 starterów na raz. Wołowina, pierogi, groszek, kwaśnica,
Później łosoś, perliczka, comber i małże. Je wszystkie trzeba zapamiętać. Kolejne zamówienie. Pierogi i węgorz, później małże i perliczka. Naprawdę muszę się mocno skupić, żeby zapamiętać. I ostatnie zamówienie. Dwa razy pierogi, jest mało na tej kuchni dzisiaj. Bardzo comber, mało. Trzy razy kaszotto. Kolejność tego wszystkiego. Cześć, witam serdecznie. Bardzo proszę, zapraszam. Mam wyjątkowy stoliczek dla państwa. Proszę uprzejmie. Gościem VIP jest juror programu Top Chef Joseph Seletto. Panie, może tam poproszę, bardzo proszę. Wszyscy stop. Mamy bardzo ważny serwis, masę zamówień, masę ważnych gości. Coś musi wziąć za to odpowiedzialność. Kaśka. Jest jakiś znany kucharz? A, światowej sławy szef, no dobra. Szef. Dzięki, szef. Tam zacznie krzyczeć, tutaj do mnie się przyczepiać, jak to Kaśka, no. Do pracy, raz. Zamówienie składa... Juror po znajomości. Jest pietliczki, rosnowa. Ej, zawsze goście specjalnie zamawiają tą perliczkę, mam wrażenie. Za każdym razem, odkąd ją wprowadzili, to jest niesamowite. Jest taki imponujący. Jest, po prostu, tak? Jest, zdecydowanie. Tak, zapach lawenda i to jest super. I to wszystko, design. Szef dyktuje zamówienie kucharzom. A jak on się nazywał? Kaśnica, wołowina i węgorz. Joseph będzie jadł dwie przystawki, więc wszystko wychodzi zaraz razem. Wam powiem. Później łosoś, comber i perliczka, tak? A szef. Specjalna uwaga i troska na te talerze. Do pracy. Goście czekają na zamówione przystawki, między innymi na pierożki. Niestety Kasia... Jest praprawnukiem króla Botswany. Co to jest za artykuł? Pierożki zostały źle przygotowane przez Arka. Arkadiusz, co ty robisz? Czy one są dobre? Tak. Czy ty sądzisz, że one są dobre? Stoję, składam pierogi, nakładam, Kaśka podchodzi, mówi, one są niedobre, one są dobre. Ty chcesz 8, to wydać, 10, 12, mówisz mi naprawdę, chcesz to wydać? Tak. Nie, nie wydamy tego. Zobacz, jak to wygląda, Arkadiusz. Kaśka i Arkadiusz tradycyjnie się kłócą. W ogóle mnie to nie dziwi. Arek, Kasia, do mnie. Tak, szef. Czemu to puściłaś? Mówiłam, że źle wyglądają. Wykłóca się ze mną. Nie wykłócam się. Nie wiem, o co chodzi, no. Co jest złego w tych pierogach? Szef, no one się otwierają, jest za dużo farszu, moim zdaniem. Kaśka, jesteś w dupie i się mylisz. Wiesz, dlaczego mogą wyjść te pierogi? Dlaczego? Dlatego, że mamy małe buraki. Tak. A farszu trzeba coś zjeść, tak? Tak. Ignorantkę. Prawo. Czyli one mogą się otwierać? Mogą, bo są małe. Jak mam je zamknąć? Jak je zamknę, to do środka wstawię główkę od szpilki. Dobrze, szef. To jest decyzja szefa i decyzji szefa się nie podważa. Serwis! Szef ma zawsze rację. Łukasz, Łukasz. Tak, szef. Tatar jest super. Dziękuję. Dziękuję, szef. Dwa razy pierogi, dwa razy tatar. Stół numer 9. Goście otrzymują swoje zamówienia, ale szef ma wątpliwości co do kożucha z mleka. Kaśka, kto robił ten kożuch? Robił go Łukasz, szef. Łukasz go robił? Tak, szef. Sprawdziłeś, czy jest dobrze? Tak. Wystarczająco przypalony? Tak, szef. Nareszcie. Serwis. Joseph, pierogi, kwaśnica, wołowina i węgorz, tak? Dziękujemy, szef, tak, oczywiście. Dania trafiają do Josepha Seletto. Arek ma problemy z koncentracją. O Jezus, masło mi wypadło, uwaga, masło wypadło. No Arek, siema, po prostu nie przeżyje tego odcinka. Nie wierzę w to, nie wierzę, to jest... Nic, kapnęło mi trochę buraka. Zaraz. Hej, Zorro, pali się. Tak, szef. Już, musiałem przestać, przepraszam. Słonecznik gorący, grzej. Tak, szef. Jak mówił Arkadiuszu, to zawsze jest wesoło. Proszę bardzo, szef, groszek. To jest groszek? Groszek, przepraszam. Szkoda mi go będzie. Każdy ma prawo się pomylić. Jak zielony taki... kompletnie. No, mały groszek. Arkadiusz to ma zwich... Szczerze, on zrobił trochę ten sezon. Nie wiem, no, zaraz zobaczymy zresztą. Pracuje tylko jedną czwartą półkuli. Nie googlujcie. Ale problemy z koncentracją ma również Kasia. Kaśka, robisz coś, czy tylko biegasz? Tak. Nie, co robisz? Przygotowuję się do swojego łososia za chwilę, szef. Z jaką chwilę? No, czekam. Zaraz się toniemy w starterach. Możesz koordynować? Tak, jasne, że mogę. Łosoś, comber, perliczka. Za chwilę je wydamy, szef. Możesz je... sprawdzić i tak, zawołać, szef. Bo czekamy na nie. Już, już, szef. Które my wydajemy? Stop, wszyscy do mnie, w tej chwili. Wszyscy do mnie. Kasia, cała górna linia to są ludzie, którzy nie dostali starterów. Myślisz, że to jest dobrze? Nie, szef. Ale tak się zdarza, bo to jest kuchnia. Ale teraz kto inny będzie to prowadził? Daj opaski. Proszę, szef. Arek. Tak, szef? Dosłuchaj. Obawiam się opaski, ponieważ zazwyczaj wyzwala mnie wszystko to, co najgorsze. Arek, tak, gdzie jesteś? Jesteś na starterach. Czekam na trzy startery. Co tu robisz? Tak, szef. Pierogi? Pierogi dwa razy. Kwaśnica raz. Węgorz, groszek, kwaśnica. Okay. Pierogi, wołowina. Ja nawet nie skojarzyłam momentu, w którym Arkadiusz był tu kapitanem. Jesteśmy w dupie. Jak zwykle. Moim zdaniem ewoluował z królika na słonia w składzie porcelany. Sylwia serwuje perliczkę w rosole.
Rosół masz? Tak, szef, gotowy. Bratki, bratki. Tak, szef. Przynieś bratki. Dobrze. Nakładaj, nakładaj. Nie proszę cię, żebyś przestawała. Dobrze, szef. Mówię ci, żebyś pamiętała, co następne. Raz. Dobrze. Rosół, Sylwia. Już, szef. Całe dania chcę mieć na pas. Daj ten rosół, jest gorący chyba, prawda? Przynieś bratki, czekam na to. Dobrze. Dwa razy sarna. Stół numer 5. Raz perliczka. Mimo problemów szef Amaro wydaje kolejne dania. Okay. Deliranska to jest dobra teoria, myślę. Patkę z sosem berneńskim zrobionym przez Kasię. Stop, 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 stop. Co to jest? Kto robił ten sos? Katarzyna, szef. Zawoju. Ten mój sos berneński trochę nie wyszedł. To jest ważony sos. Dobrze, szef. I się ścił za mocno. Wiesz, gdzie ląduje? Tam. Nowy sos w tej chwili chcę. Wydamy stoły, które nie mają sosu, tak? Halo, Sylwia. Tak, szef, już to zostawiam. Może się obudzić? Wszyscy się obudźcie, dobrze? Się. Perliczka kaszoto, od razu. Trzy cąbry, jedna perliczka. Małże i pierś z perliczki. Niestety Kasia nadal ma problem z Arkiem. Arkadiusz, tylko nie biegaj po kuchni, proszę cię. Proszę cię. One cały czas mnie prowokują. Tak łapie, tak łapie. Trafiła kosa na kamień. Ja sobie daję radę. Nie podnosz tam mi głosu. Arkadiusz jest dodatkiem, nikt nie chce z nim pracować. No jak zwykle skaczesz jak królik, no. No i co? To jest taki troll, tyle razy mnie potrącił. Okej, okay, ja latam, biegam ten, ale robię swoje, tak? No i przeszkadza. No właśnie, no. Od razu tym swoim talem. Już spokój. Jak mnie to irytuje, no. Po prostu ma trudny charakter. Tak samo jak ja, jest po ciężkich jakichś tam swoich przejściach, dlatego jest takim... Kaśka! Co? To była długa cenzura. Dysponderko powinno być. Koniec. O, idź zobacz do kuchni. Ale no... No dobrze, Arkadiusz, robię coś, idź do kuchni. A ja nic nie robię. Co za... Nie wiem, o co jej chodzi, naprawdę. Robiłam za ciebie groszek, idź do kuchni zobaczyć. Może się głosić. A nie mango? Szef, nie mam pires kalfiora. Tak, mango. Pires kalfiora, bo Kaśka jest nieprzygotowana. Jest w kuchni. Jest w łazience. Jezu. Tam, gdzie on zawsze. Albo w łóżku. Pires kalfiora? To pire było w łazience? Nie, szef. Było w kuchni, ty na zapleciu. Przyniosłabym mi Arkadiusz, gdybyś nie był śpiącą królewną. Ciężko mi z nim współpracować. Te dwie kuropatwy to masakra jakaś. Ty robisz dopiero tego selera? Tak, szef. O, nie mogę. Dlaczego się nie komunikujesz? Ona nie ma selera gotowego, rozumiesz? Tak, szef. Seler. Daj mi tą paskę. Tak, szef. Dramat jakiś. Proszę. Trzymaj. Jedną rozsądną osobą w tym momencie jest dla mnie Łukasz. Pod wodzą Łukasza kucharze wydają kolejne zamówienia. Serwis. Nareszcie dobrnęliśmy do momentu, kiedy serwis idzie nam naprawdę gładko. Dania główne trafiają do Josefa Selecto. Bardzo proszę, łosoś dla pani, sąber dla pana i perliczka dla pana. A szef wydaje kolejne zamówienia. Ale Agatka ma catering dla dzieci. Trzy razy cąber, raz perliczka, stół numer 7, tak? Mogę jeszcze raz stół prosić? 7, dziękuję bardzo. Trzy razy to samo powtórzę. Trzymam kciuki, żeby nikt nic nie zrobił złego. Pytanie jest, jak długo? 2 minuty, szef. Żeby się nic nie spieprzyło, żebyśmy dotrwali do końca. Mam iść po sztab? Jeszcze nie. No, ostatni moment. Już, możesz iść. Okay. Zajmie mi to sekundę. Proszę, szef. Nie jestem Marek. Proszę, szef. Szef Amaro podkręca tempo pracy. Kasia Kaszoto? Tak, już kończę, szef. Zajebi to świetane. Nie, już kończ, tylko już chcę je mieć. W serwisie było mega ciężko. Wiesz? Kończysz, tak? Tak. Było tempo, energia. Zajebiście. Super, Kasiu. Co serwis, jest coraz lepiej. Serwis. Szybciej, więcej. Masz więcej? Mam. Od razu się zabieraj się, żeby było więcej. Dania trafiają do kolejnych gości. Wśród gości są słuchacze Radia Z, którzy z zaproszenia do Hell's Kitchen wygrali w specjalnym konkursie. Tymczasem Kasia zbyt szybko podała kaszotto. Mam już kaszotto na wydawce jedno. Łukasz! Za mało, więc... Pracujesz z nimi, czy sama dla siebie? Co idzie z tym? Łukasz kazał mi to robić, pytał się, co idzie. Nie mówiłem, że do wydania. Dziękuję, powrót. Wydałam za szybko kaszotto i musiałam je zrobić jeszcze raz. Nie do wydania, patrz, co się dzieje, tak? Staram się jak mogę, staram się pomagać każdemu. Co się dzieje, tak? No dobrze, Łukasz, ogarniam się. Robię co w mojej mocy. Niestety szef zauważa nowy problem.
To jest dla ciebie dobre? No, kaszotto. Co to jest? Jeszcze trochę. Szef. Co to jest? Kaszotto? Nie, szef. Nie chciałem, żeby był beton. Chciałem wykończyć. Nauczy się robić. Mogłem troszeczkę zredukować i by było naprawdę wyśmienite. Cały stół na powrót. Zupę zrobił. Arek, tutaj błysk. Dajcie. Arek, no! Potrącał mną raz i drugi i trzeci. Marek jest po prostu duży i trochę trudniej mu jest się przemieszczać. Dziękuję, Hef. W ogóle wjeżdżał tym wielkim cielskiem we mnie. Nie podnoś tam jego głosu. Nie popychasz znowu. Nie popycham cię. Trolu. To jest dla ciebie posprzątane? Szef, nie jesteśmy u ciebie w domu. Sorry, szef, no ale... Nie jesteśmy się u mnie w domu. No. Nie byłem dzisiaj najgorszy. Więc posprzątaj to tak jak u mnie. Chociaż dzisiaj troszeczkę było pod górkę. Jest. To łososia po prostu. Tak, szef, już podaję. Po co chodzi z tym dookoła świata? Proszę, szef. Jak długo perliczka? Szef, 10 sekund. Po co chodzi z tymi warzywami? Daj je tu, nakładam je na talerz. Tak, szef, proszę. Proszę. Mimo problemów, szef wydaje kolejne dania. Łosoś. Tak. Perliczka, stół numer 17. Sylwia, tak, zaraz po tym zaczniesz przygotowywać desery, tak? Dobrze, szef. Szef wydaje ostatnie dania główne. Dwa razy sarna. I Sylwia zaczyna przygotowywać desery. Dzisiaj po raz pierwszy serwowaliśmy nowy deser. Bardzo miło mi się zrobiło, że szef wyznaczył mnie do tego zadania. Sylwia, widzisz? Tak, widzę, szef. Takie proste, a jednak takie cudowne. Teraz kręć drugiego, a ja to zabieram. Nie mogłam się nadziwić, jakie to jest śliczne. Taka biała chmurka, a na niej śliczne kwiatuszki. Zaniesiesz na salę, to jest na stół dla Józefa. Ja już jestem za legalizacją, absolutnie. Udźwignął. Jak niosłam te talerze... Desery idą, same zalety. Idę z deserami. Przez chwilę myślałam, że sama je po prostu zjem i nie dam gościom. Arek. Ale fajnie. Jak długo? Ja w piekielnej kuchni poznałam mnóstwo sławnych osób i dzisiaj mogę do tej listy dopisać Józefa, stop szefa. Dobry wieczór Państwu. Tak. Przyniosłam desery. Juror, top szefa na naszej kuchni i ja podająca mu deser. A pani Sylwia to zrobiła sama? Tak, robiłam to. Dzisiaj to dla Państwa przygotowałam. Dziękujemy bardzo. Smacznego życzenia. Dziękuję. Nie, no, same bezcenne chwile mnie tu spotykają. Sylwia jest bardzo pracowitą kobietą. Pokazuje to od samego początku. W tej kwestii nic się nie zmieniło. 2, 4, 6. Sylwia, 12 deserów od razu do wyjścia, oczywiście, tak? Oczywiście. Darek, działajcie. Tak jest, szef. Wreszcie serwis nam poszedł. I nawet Kaśka i Arkadiusz nie potrafili zepsuć go tymi swoimi awanturami. No dobra, Kasiu, to ty i sprzątaj. Z chęcią wręczam tobie tą pałkę. Kiedy ja się nie ścięłam z Arkadiuszem? Pokazać ci, jak się robi? Pokaż. Arkadiusz umie robić pałkę też, także... Pałkę? To ty chyba jesteś ekspertem. To jest to, czego ty nigdy nie będziesz miał. Kasia, możesz wyjechać z wioski. Ale wieś z ciebie nigdy nie wyjdzie, sorry. Mimo tego, że otacza nas tak dużo kamer i to jest program telewizyjny, to my mamy prawdziwych ludzi na sali. I myśmy ich obsłużyli i nakarmili. To bardzo miłe uczucie. Największe uf ze wszystkich ufów. Szef ma dla uczestników jeszcze jedno zadanie. 17 stolików, 50 osób. Wszyscy wyserwowani. Ale czy zadowoleni? Mam do was dzisiaj jeszcze jedną prośbę. Staniecie przy drzwiach do piekielnej kuchni i wszystkich wychodzących gości zapytacie, jakie są ich wrażenia po dzisiejszym wieczorze. Okej? Okay? Oczywiście, szef. Dobrze. Zapraszam, bo zaraz zaczną wychodzić. Skończyliśmy ten serwis, nakarmiliśmy wszystkich gości. To chyba jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozpierała mnie duma, że możemy pożegnać gości. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pierwszy raz w historii myśmy żegnali gości, a oni nam dziękowali za nasze serce na talerzu. Dziękuję pani bardzo. Bardzo mnie to cieszy. I serna ciepła, dobra? Choć raz udało nam się spełnić wymagania szefa Amaro. Ale jak super się udało. Jeżeli goście są zadowoleni, to ja nie mam nic do dodania. Uczestnicy wracają do swojego apartamentu. Arek wspomina poranną pobudkę. Leży w łóżku, a szef Amaru, wstawaj, co jest grane? Szkoda mi będzie, Areczka. Co ty, śpiąca księżniczka?
bardzo żałuję, że nie widziałam ten moment, w którym szef Amaru stoi w sypialni chłopaków i krzyczy do Arkadiusza. Za pół godziny kuchnię otwieramy, co ty myślisz, że przyjdziemy sobie tu pospać? Szef Amaru, miałem najlepszą połudkę z was wszystkich. Pas minutę jedziesz! Chciałam zobaczyć ten bezmyślny wyraz twarzy Arkadiusza. Sylwia i Kasia próbują umówić się w sprawie ewentualnych nominacji. No Arkadiusz będzie na pewno, no i on już może pójść stanąć, nie? Tylko Łukasza to nie ma za co. A do kogo? Będziesz nominować siebie? Wiadomo, że nominujesz mnie. No a ty mnie. Co, posadzisz Łukasza? Łukasza? Nie wiem, on tobie pomaga. Arkowi pomaga, mnie traktuje mega z góry, mnie to fasut kłamał. Zupełnie się wobec mnie zmienia. Nie wiem, czy więcej ode mnie wymaga, czy po prostu chce mnie udupić. Pewnie to drugie. Nad Warszawą panuje wieczór. Uczestnicy muszą teraz wrócić do restauracji. Jak półfinałowy serwis oceni szef Amaro? To był bardzo trudny serwis. 17 stolików, 50 osób. Przez Arka zaczynaliśmy dzisiaj z poziomu minus 10. Ale szef, mogę zapewnić, to była najlepsza pobudka. Wiem, że w złym momencie, ale najlepsza pobudka. Heskicz. Nic pozytywnego z tej pobudki nie zapamiętałem. Nie było idealnie i to wszyscy wiemy, ale daliście radę. Mało tego, zdążyliście posprzątać kuchnię, pożegnać swoich gości. A to bardzo ważny element. Patrzymy im w oczy i czekamy, aż uczciwie nam powiedzą, co myślą o naszej pracy. Ze względu na brak jednej, jednoznacznie najlepszej podczas serwisu osoby, decyzją szefa Amaro dzisiejsze nominacje będą w rękach Kasi. Kasia. Tak, szef. Ty zdecydujesz, kogo nominować i gdy zjawimy się tutaj za chwilę, powiesz mi dwa nazwiska, osób i powody, dlaczego są one nominowane. Do zobaczenia. Kucharze wracają do swojego apartamentu. Kogo no to Arek, do opuszczenia papa, Arek programu Sylwia. Nominuje Kasia. Kasia musi wszyscy wskazać wiemy. Dwie najsłabsze jej zdaniem osoby. Jedna z nich pożegna się z programem i nie siebie wejdzie nie wskaże, do finału. Nie ma opcji. Kto to może być? Powiem szczerze, tak jak to widzę. Różnie to bywa z tymi moimi przemyśleniami co do nominacji. Arkadiusz. Klasyka gatunku. Generalnie ja lubię Arka, tylko bardzo mnie za to, że jesteś jak słoń w składzie porcelany na serwisie. No i za to, że zaspałeś. Ale trzeba się wyrwać, kopnąć mnie chociaż. Nie obraziłbym się. Kogo drugiego nominuje Kasia? I będę nominować Sylwię. Wiem. Ja? Za to, że nie widziałam cię najmniej dzisiaj i uważam, że grasz nieczysto. Największa aktorka w tym programie mówi mi, że ja gram. Wczoraj z premedytacją odsunęłaś się od razu do Łukasza na zadaniu. Dałaś nam ozor. Dawaj im ozory. Okej. A dzisiaj, jak chłopacy wyszli, chciałaś się ze mną układać. Zapomniałaś, co powiedziałaś pierwsza? Co, posadzisz Łukasza? Kogo będziesz nominować? Powiedz, co do mnie powiedziałaś? Ja tobie mówię to, co ty chcesz usłyszeć od samego początku. Mi się wydawało, że ja się z Kaśką rozumiem bez słów, że my się naprawdę dogadujemy. Ale jak widać, to co mi się wydaje, to jest jedno wielkie gówno. Mówię tobie to, co chcesz usłyszeć. Obijacie sobie nawzajem dupę od dwóch odcinków do stopnia tak mocnego, że nie da się tego więcej oglądać. Nie dogadujecie się. Dobrze. Tu Agatki nie ma, na której się możecie wyżywać, więc wyżywacie się na sobie. Właśnie ty. Agatka zgnojona? Fajnie, można... Pora na Fortnite, tak? Nie mogę z tego. Kucharze wracają do piekielnej kuchni. Czas poznać decyzję Kasi. Kogo wskaże do opuszczania programu i kto straci szansę na udział w wielkim finale? Kasia, pierwsza osoba i dlaczego? Pierwsza osoba jest bardzo pracowita, daje radę w kuchni, ale widziałam ją dzisiaj najmniej. Jest to Sylwia. Przyjęłaś to z kamienną twarzą? Nie, szef, jest mi bardzo przykro, ale rozumiem, że miała trudny wybór. Kaśka wspominała mi, że będzie nominować Łukasza i Arkadiusza, ale z nią nigdy nic nie wiadomo. Przejdźmy do drugiej nominacji. Dlaczego? Łukasza nominować za co? Za to, że jest jedyną kompetentną osobą, która powinna wygrać ten program od samego początku, od pierwszego odcinka nie popełniła żadnego błędu i zwyczajnie zasługuje na to? Spoko. Nominacja to osoba, która przeszła ogromny progres intelektualny, jak i kulinarny. I tradycji stanie się zadość. Arkadiusz.
Co za nowość? Jak boja, zatapiamy cię i wypływasz. Mody z Tamarą odpadnie, a Arkadiusz zostanie jeszcze. Zapraszam na środek. Zgadzam się z tą nominacją. Naprawdę się dzisiaj bardzo napracowałam. Moim zdaniem nie byłem dzisiaj najgorszy. Siódmy raz. Kasia, w konflikcie z Arkiem Sylwia broniła cię jak lwica. Walczyłam dla niej. Ona o tym zapomina. No, a potem podłożyła mi świnie. No. A potem wybrałam tak, wybrałam Ozur. Kaśka od początku ma się za lepszą tutaj, a mnie ma za gorszą. Wydawało mi się, że jesteście przyjaciółkami. Ale ma bekę. Nie, szefie również. Lubimy się, no, na swój sposób. Wyjaśnisz? Wydaje mi się, że Sylwia próbuje manipulować nie tylko mną, ale i innymi osobami. I ona jest taka mocno interesowna. Ja gram uczciwie, to jest dla mnie najważniejsze. Tego się po tobie nie spodziewałam. Z Sylwii punktu widzenia wszystko wygląda zupełnie inaczej. Sylwia, myślisz, że Kasia jest szczera wobec mnie? Myślę, szefie, że jest ostatnią osobą, która powinna mnie oskarżać o granie. I nawet jeżeli po tym odpadnę, to jestem szczęśliwa, że mogłam ci to powiedzieć. A na każdym serwisie daję z siebie 150% albo i więcej. I bardzo mi zależy. I to jest nie tylko kuchnia, ale też walka moja ze sobą, szefie. Jeżeli rozegra się między tym, że wyciągnie je obie, odpuści Arkowi i będzie między nimi wybierał, to jestem przekonany, że prędzej czy później któraś wyciągnie kartę, jestem matką. Nie możesz mi tego zrobić. To jest tak pewne. Niepewnością z moimi słabościami. A co do Ozora, to wybierałeś go razem ze mną, Łukasz. Dla nich. Obie są? O to chodzi. A ja wzięłam winę na siebie. Dziękuję, szef. To chciałam powiedzieć im wszystkim. Ja tego nie pochwalam, ja tak bym się nie zachował. Ja nie ufam już nikomu. To jest bardzo ważna decyzja, ponieważ dzięki niej poznamy tak. Skład finału. I tak naprawdę, niezależnie od tego, kto jest nominowany, wszyscy, jak tu stoicie, możecie opuścić w tej chwili piekielną kuchnię. Jestem kompletnie zaskoczony. Ja to przeżyję. To nie będzie dla mnie hańba. Jeśli widzi we mnie potencjał, to mnie zostawi. Kasia? Tak, szef. Chciałam zemdleć na chwilę. Jesteś fajterką. Dobra, dzięki. Zostanie. Na razie. Dostaniesz szansę w finale. Łukasz na pewno dostanie. Dziękuję, szef. Nigdy nie byłam w żadnym finale. Łukasz. Tak, szefie. Najpierw jest oddaj mi opaskę. Dobry. Ale grają emocjami. Człowiek powinien czuć odpowiedzialność za każdy talerz, tak naprawdę, z opaską czy bez. Co więcej dodać? Byłeś opoką tego zespołu, ale myślę, że to jeszcze nie jest twój czas. Game over. Nie, kompletnie się tego nie spodziewałem. Żeby iść do domu, pokażesz nam, na co cię stać w finale. Dziękuję. Czuję wielką ulgę, jestem bardzo szczęśliwy. Na tyle szczęśliwy, że nie potrafię tego opisać słowami. Sylwia. Tak, szef. Jak zobaczyłem cię pierwszy raz, nie dawałem ci cienia, szansy. Ale teraz też nie dajesz, siema! Ogromne. Szefie, nie byłeś jedyny, który we mnie nie wierzył. Pobiłaś wielu zawodowców. To jest dla mnie bardzo budujące doświadczenie, obserwować cię w kuchni. Niezatapialny Arek. Ty naprawdę walczysz. Tak. Chyba ta największa walka odbywa się w środku samego ciebie. Sylwia. Tak, szef. Jest mi naprawdę przykro. Tak! Ale będziesz w domu. Z pozostałymi finalistami. Jesteś w finale. Jestem w finale Hell's Kitchen. Spośród nas zrobiła największe postępy. Uważam, że w pełni zasłużyła na to, by walczyć w finale. Dziękuję. Wróć na miejsce. Arek, widzę w tobie ogromny potencjał. Jesteś wariatem kuchennym. Pozytywnym tego słowa znaczeniu. Arek dostał 7 szans. To naprawdę bardzo dużo. Twoim największym przeciwnikiem byłeś ty sam. A jak dobrze wiesz, to jest bardzo trudny przeciwnik. Najtrudniejszy. Twoja droga dobiegła końca. Oddasz bluzę i opuścisz piekielną kuchnię. Także. Jestem lepszym człowiekiem, dużo pracy w siebie włożyłem. Jak się tylko chce, to się da wszystko. Powodzenia. Dziękuję.
Cześć. Jakim prawem mają czelność bić mu brawo i mu machać i mówić cześć, nie zasługują, nie mają prawa. Jedyne co mogą zrobić, to jeżeli mają odwagę, to spojrzeć mu w oczy, zatorpedowanie go, od początku. Szefie Amaro, jeszcze się zobaczymy. Sylwia, jak się czujesz? Szefie, nie wypada mi tak mówić, bo jestem mamą, ale czuję się zajebiście, szefie, zajebiście po prostu. W pewien sposób miałem rację, tak? W pewien sposób miałem rację, że ten argument zostanie wyciągnięty. Ona miała gotową tą kartę, żeby w razie czego powiedzieć, jestem mamą, mam dużo stresu, jestem przemęczona, żeby to zagrać w odpowiednim momencie i sobie uratować tyłek. To będzie długa noc, ja się zepnę. I się nie poddam, szefie. Nie poddam się, żeby nie wiem co. Kasia? Tak, szef. Jesteś w finale. Wiem, szef. Kto by się spodziewał? Nigdy nie byłam w żadnym finale jeszcze, szef. Nikt by się nie spodziewał. Łukasz? Tak, szefie. Jakie to uczucie? Nie do opisania. Naprawdę, coś pięknego. Ciężko to wyrazić słowami. Nie będę was dłużej męczył. Cieszcie się swoim sukcesem. Gratuluję. I życzę zdrowej, fair walki w finale. Idźcie do domu. Dziękuję. Dziękuję. Być może skład wielkiego finału Hell's Kitchen jest dla wielu zaskoczeniem. Mam nadzieję, że przykład Sylwii, Kasi i Łukasza pokazuje, że w piekielnej kuchni liczy się nie tyle doświadczenie, co serce do gotowania. Po dzisiejszym dniu wiem już na pewno, że wielki finał pierwszej polskiej edycji Hell's Kitchen będzie prawdziwym wydarzeniem. Nie mam słów. Od samego początku znaliśmy koniec, taka jest prawda. Trzeba chłopu oddać. Uciągnął ten sezon. Gdyby nie Arek, tego by się nie oglądało tak dobrze.